Cześć, jestem Kucy i mam dla was kolejną, tym razem naprawdę niesamowitą teorię. Można by powiedzieć, że wręcz z kosmosu. Od razu na starcie chciałbym powiedzieć, że jest to tłumaczenie i interpretacja zagranicznej teorii kanału The Game Theorist z kilkoma dodatkami z mojej strony. Link do ich kanału macie w opisie, możecie docenić ich pracę łapką w górę. No więc zaczynajmy. Czy nie zastanawialiście się kiedyś, o czym właściwie jest Fortnite? Wiemy tyle, że jest sobie burza, która pojawiła się pewnego dnia i przyniosła ze sobą stado zombiaków. I tyle wiemy o fabule. A może na razie mamy wiedzieć tylko tyle? Dziś postaram się przekonać was, że Fortnite dzieje się na Wenus. Pierwsza wskazówka pojawia się już na początku gry, gdy poznajemy Rey, naszego przewodnika po całym ratowaniu świata. Trzyma ona w swojej robotycznej ręce jakieś zapiski. Możemy tam dostrzec pewien rysunek. Przedstawia on Słońce oraz dwie orbitujące wokół niego planety. Te przerywane okręgi przedstawiają kierunek ruchu zielonej planety. Skąd wiemy, że w środku jest Słońce? Po pierwsze, jak widzicie, planety krążą wokół tego obiektu, co znaczy, że jest on na pewno gwiazdą. Poruszają się one przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, dokładnie tak samo jak dzieje się to w naszym Układzie Słonecznym. Podążając dalej tą logiką, możemy wywnioskować, że narysowane przez Rey obiekty to Merkury oraz Wenus, czyli dwie planety leżące najbliżej Słońca. Szkic prawdopodobnie przedstawia plan wystrzelenia rakiety z Merkurego właśnie na Wenus. Ale czy twórcy naprawdę nigdy nie wspomnieli o tym, że gra dzieje się na Ziemi? Otóż właśnie nie. Używają oni wszędzie słowa świat. Fortnite – ratowanie świata. W materiałach promocyjnych – uratuj świat. Nawet na Fortnite Wiki pojawia się zdanie: odbicie tego tajemniczego świata nie będzie łatwe. Czy Ziemia naprawdę jest taka tajemnicza? A może chodzi o inny świat? A teraz popatrzmy na to, jak właściwie wygląda świat, na którym dzieje się akcja Fortnite. Możemy go zobaczyć w cutscence z trybu ratowania świata. Nie wiem jak wam, ale mi to totalnie nie przypomina Ziemi. Za to jest łudząco podobne do Wenus. Nie tego Wenus. Wenus, które zostało poddane procesowi terraformacji. Oznacza to, że zdjęcie przedstawia Wenus, gdyby miała taką samą ilość wody na swojej powierzchni co Ziemia. Nie wiem jak dla was, ale dla mnie ten kontynent wygląda prawie identycznie jak ten, który jest przedstawiony w grze. Jak wiecie lub nie, Wenus ma mniejszą średnicę niż Ziemia, a co za tym idzie, grawitacja na tej planecie jest mniejsza. Tłumaczyłoby to, dlaczego postaci w Fortnite mogą skakać tak wysoko. A teraz pomówmy o burzy. Jej działanie jest nam wszystkim bardzo dobrze znane. Jeśli znajdujemy się na jej obszarze, stopniowo tracimy punkty życia. Ale co to właściwie jest? Odpowiedź znajdziemy właśnie na Wenus. Kwaśne deszcze. Nie jest to dla nas nic nowego. Zdarzają się one również na Ziemi, ale nie przekraczają one czwórki w skali pH. Opady na Wenus mają największy możliwy stopień kwasowości. Dla przykładu, gdyby człowiek stanął w takiej burzy, jego skóra zaczęłaby dosłownie topnieć, a ciecz przepalałaby wszystko na swojej drodze, co oczywiście doprowadziłoby do śmierci w kilka sekund. Burze na Wenus charakteryzują się wysoką ilością naładowanych jonów, które doprowadzają do wyładowań elektrycznych, co doskonale pasuje do błyskawic, które pojawiają się na naszej postaci w Fortnite, gdy biegniemy w burzy. Dodatkowo, opady te doprowadzają do stopniowego niszczenia obiektów i budowli, a co widzimy w Fortnite? Wszystkie budynki są podniszczone albo wręcz zniszczone. Kolejnym dowodem jest roślinność w grze. Łatwo się domyślić, że kwaśne deszcze niszczą rośliny. Wywołują u nich proces o nazwie fototoksyczność. Polega on na wywoływaniu wśród roślin zwiększonej wrażliwości komórek na promieniowanie świetlne. Oprócz innych reakcji powoduje to, że rośliny są wręcz nienaturalnie zielone. A musicie przyznać, że w Fortnite mamy naprawdę mnóstwo zieleni. W jednej z otwierających Fortnite scenek widzimy, jak burza rozprzestrzenia się błyskawicznie po planecie. Jeśli uwzględnimy, jak działa cyrkulacja atmosferyczna Ziemi, burza nie mogłaby zachowywać się w ten sposób. Za to wiecie, na jakiej planecie coś takiego mogłoby występować? Chyba nie muszę odpowiadać. Dzień na Ziemi trwa 24 godziny, z kolei jeden dzień na Wenus trwa 243 dni ziemskie. To pokazuje, jak wolno ta planeta obraca się wokół własnej osi. Dodatkowo obraca się ona w przeciwnym kierunku do innych planet Układu Słonecznego. Pewna teoria mówi, że stało się to w wyniku zderzenia z innym ogromnym ciałem niebieskim, ale o tym później. Powietrze na Wenus porusza się horyzontalnie z ciemnej części planety, która jest chłodniejsza, do oświetlonej, cieplejszej części. No dobra, ale przecież wszyscy dobrze wiemy, że Wenus jest planetą, która nie nadaje się do życia. Owszem, teraz się nie nadaje. Wenus jest nazywana bliźniaczką Ziemi. Jest tak dlatego, że została uformowana prawdopodobnie z tego samego materiału, z którego powstała nasza planeta. Ma podobną wielkość, masę oraz skład chemiczny. Istnieją dowody na to, że w dalekiej przeszłości na Wenus znajdowały się ogromne ilości wody. Wenus była kiedyś taka, jak dzisiaj jest Ziemia.
Więc co sprawiło, że dziś na Wenus panuje ciśnienie, które jest porównywalne z ciśnieniem w oceanie na 1 km głębokości i panują tam temperatury o wartości około 500 stopni Celsjusza? Jak na pewno wiecie, w naszą planetę uderzyła kiedyś kometa o średnicy około 10 km, która doprowadziła do wymarcia dinozaurów oraz 70% innych gatunków. W tym czasie nasza planeta wyglądała jak piekło. Wiele wybuchów wulkanicznych, toksyczne gazy i zalewające kontynenty fale tsunami. Istnieje teoria, która mówi, że to samo zdarzyło się Wenus. Według niej planeta ta zderzyła się z ogromnym ciałem niebieskim, co doprowadziło do zniszczenia atmosfery, wybuchów wulkanów i ogólnej katastrofy planety. Teoria ta mogłaby też tłumaczyć, dlaczego w grze widzimy Księżyc, kiedy faktem jest, że dzisiejsza Wenus takowego nie posiada. No i to tyle. Co wy o tym wszystkim sądzicie? Czy Fortnite faktycznie ma miejsce na Wenus? Odpowiedzcie w komentarzach. Ja tymczasem bardzo dziękuję za oglądanie. Jeśli wam się podobało, zachęcam do zostawienia oceny oraz subskrypcji mojego kanału. Mówił do was Kucy, Narka.